Nie żyje jeden z górników, który został ranny w wyniku wczorajszego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. 8 innych pracowników, którzy ucierpieli w tym wypadku, przetransportowano do szpitali. Fatima Orlińska. Kilka godzin trwała akcja ratunkowa w kopalni Wesoła w Mysłowicach po wstrząsie, do którego doszło w środę po godzinie 20. Doszło do osunięcia się ściany korytarza ponad 800 metrów pod ziemią, a samo tąpnięcie, jak komentowali internauci, odczuwalne było w miastach ościennych. Nad szczegółami dotyczącymi wypadku i zbadaniem wszelkich okoliczności pracują instytucje górnicze. Wstrząs samoistny miał miejsce o godzinie 20:35 wczoraj wieczorem. Oczywiście na miejsce natychmiast zostali skierowani lekarze, służby ratunkowe. W rejonie zagrożenia znajdowało się 14 pracowników, 9 zostało poszkodowanych. Lekarz niestety o bodajże 22:53 stwierdził zgon jednego naszego górnika 43-letniego z 14-letnim stażem. Jeśli chodzi o energię, to było 3 razy 10 do 6 dżula. To drugi wypadek śmiertelny w kopalniach węgla kamiennego w tym roku. Pozostali górnicy, którzy zostali przetransportowani na powierzchnię, trafili do szpitali w całym województwie. 2 z 8 poszkodowanych znajdowało się w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, a do akcji zadysponowano 8 zespołów ratownictwa medycznego. Najczęściej potłuczenia, otarcia, złamania. W głębszej diagnostyce będzie można dopytać w szpitalu, czy nie było jakichś urazów wewnętrznych. Na pewno były złamania, otarcia, na pewno były potłuczenia. Jeden z uskarżał się na silny ból kręgosłupa, w związku z czym został natychmiast zabezpieczony, usztywniony i przewieziony do Ochojca. Wszyscy byli przytomni i stabilni. Do momentu wyjaśnienia sprawy miejsce, w którym doszło do wypadku, zostało zabezpieczone, a prowadzone tam prace wstrzymane. W ramach solidarności z rodziną ofiary prezydent Mysłowic odwołał zaplanowane na najbliższe dni imprezy muzyczne.